No dobra, a teraz ja zwracam Waszą uwagę na fakt, iż walczymy o 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale. 100 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Jeżeli to nam się uda zrobić, to ja osobiście przygotuję dla Was super nagrodę. Może nie będzie to nagroda w wartości 100 koła, ale sądzę, że zmieścimy się w około 10 tysiącach. A więc proszę was subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, walczmy razem o 100 tysięcy subskrypcji, a dwie osoby z Was, Moi widzów dostaną fajną nagrodę, a szczegóły tej nagrody ujawnię do końca września tego roku. Prawo i sprawiedliwość w końcu, no dobra, nie w końcu, ale prawo i sprawiedliwość nie jest w stanie spłacać zaciągniętych na kolejne kampanie wyborcze kredytów, czyżby sprzedaż domu Jarosława Kaczyńskiego na Warszawskim Żoliborzu stała się faktem? Miliarder, kontrowersyjny biznesmen, a także człowiek, który miał powody, aby ukryć się za zasłoną śmierci. Nagle na swoim jachcie przy włoskim wybrzeżu po prostu ginie. Przypadek zaraz zobaczymy. Co więcej, Rada Liderów powołała, znaczy nie powołała, stwierdziła, że niepoślakowanej opinii, prawdomówny lider Konfederacji Sławomir Mensen, będzie niekim innym jak kandydatem tej partii właśnie na zaszczytny urząd prezydenta RP. A do tego Poczta Polska, nie wiem czy wiecie, ale prawie bankrutuje. 750 milionów straty za 23 i około 300 milionów za 24 rok to dla pisowskiej propagandowej tuby TV Republika nic istotnego. Dla nich ważne jest, że nie będzie na poczcie już różańców. Ciekawe jak Stanowski obroni to, że pisowcy doprowadzili do tragedii Pocztę Polską. Ja mam na imię Sebastian i dzisiejszego vloga zacznę od Sławomira Mencena. Po pierwsze, muszę powiedzieć Wam, że Rada Liderów, czyli takie ciało, no dobra, zacytuję. Rada Liderów wskazała Sławomira Mencena jako kandydata konfederacji w wyborach na prezydenta RP, które zostaną przeprowadzone w 2025 roku. Po pierwsze, rada liderów to jest to ciało takie, które składa się z iluś tam osób, nie tylko przewodniczących partii, ale iluś osób. I tutaj mamy taką ciekawostkę, że przez ostatnie miesiące na przykład Brown, na przykład Mike wnosili do sądu o zmianę statusu i także zmuszenie rady liderów, a także zmuszenie władz konfederacji do tego, żeby przeprowadziły Konwencję. Na tej konwencji mieli być wybrani nowi liderzy. I dlaczego nagle, szybko, zostaje ogłoszony Mencen kandydatem Rady Liderów? Dlatego, że była obawa, iż renegaci, tacy jak, znaczy, renegaci w mniemaniu Mencena, czy Bosaka, tacy jak Brown albo Corwin mikke mogliby dokonać przewrotu i nowa Rada Liderów mogłaby, na przykład, dysygnować Braun'a na kandydata na prezydenta. Dlatego też. Bosak i Mencen zrobili szybki fikołek, i Rada Liderów nominuje pana Mencena na kandydata na prezydenta w wyborach w 2025 roku. Ale dlaczego moim zdaniem Konfederacja szczela sobie w kolano? No cóż, widać ewidentnie, że dyletanci polityczni z Konfederacji nie, nie wyciągnęli wniosków z 2023 roku, kiedy to Wystrzelali się za szybko. Zaczęli, sta zaczęli swoją kampanię o kilka miesięcy przed tym, jak wszyscy inni, bo myśleli, że dzięki temu doprowadzą większą grupę ludzi do swoich wyborów, ale zaczęły być między nimi wojny, wojenki, ataki, nagrania, taśmy, szantaże dokładnie to samo pojawi się za chwilę tutaj. Nie można prowadzić przez rok kampanii wyborczej. Kampanię wyborczą prowadzi się przez 4-5 miesięcy. Wtedy się nic Sławku nie może spieprzyć. Dokładnie nic. Konfederacja to nie są długodystansowcy. Platforma Obywatelska, Lewica, PiS to są partie długodystansowe i one sobie mogą prowadzić kampanię wyborczą przez dwa lata, ale niestety, znaczy w sumie dla mnie to stety. Konfederacja i jej wyborcy to są sprinterzy w polityce, w łóżku i w podejmowaniu decyzji. Dlaczego tak mówię? To są młodzi ludzie, których Uwaga może być skupiona przez kilkadziesiąt sekund, a w kampanii wyborczej przez kilkadziesiąt dni, a nie kilkanaście miesięcy. Dlatego ci wyborcy szybciutko się znudzą głupotami, żartami i powiedzmy śmiesznym podejściem do życia i polityki, które będzie prezentował Sławomir Mencer w swojej kampanii. Osobiście nie życzę Mencenowi sukcesu w zakresie hmm, jego kampanii prezydenckiej, i nie dlatego że mam z nim napięku i dostałem przedsądowne wezwanie do zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć, jak się skończyła sprawa w zakresie naruszania dóbr osobistych przeze mnie, dóbr osobistych Sławomira Mencena, o ile jest to możliwe, to zapraszam was na mojego Instagrama. Tam jest moje oświadczenie w tym zakresie. Co więcej, znając powiedzenie inteligentni ludzie unikają konfliktów, a idioci je nakręcają, postanowiłem... Zamknąć ten konflikt. Oczywiście tutaj macie link do Instagrama, zobaczycie moje oświadczenie. Natomiast już teraz Wam mówię, że dzisiaj około godziny 18.00 duży, obszerny materiał na temat tego, jak została odebrana moja wolność słowa, jak została odebrana moja interpretacja i jaki fajny paszkwil dostałem z kancelarii Mencen SA. A teraz, tak jak mówiłem, Mencenowi nie życzę sukcesów w kampanii wyborczej nie dlatego, że musiałem go przeprosić publicznie, tylko dlatego, że moim skromnym zdaniem byłby on gorszym prezydentem niż Andrzej Duda. Dlaczego? Dlatego, że po Dudzie mogliśmy się spodziewać tego, że nic, co wyjdzie od Tuska, nie będzie przez niego zaakceptowane, a wszystko, co wyjdzie od Kaczyńskiego, nawet największe gnioty, będą przez Dudę zaakceptowane. Z Mencenem? No niestety. Raz mówi, że nie będzie pitu, citu, sritu, watu i tak dalej, a później mówi, że to żart. Na, później albo wcześniej mówi, że chce państwa bez Żydów, lesbijek e, i tak dalej, i tak dalej. Później mówi, że to tylko taki element wyborczy, więc ja nie wiem, czy on jest śmieszkiem, czy on jest po prostu osobą niewiarygodną. Dlatego, tak jak powiedziałem, zapraszam na ten kanał dzisiaj około godziny 18, bo tam będzie ciekawy materiał analizujący, Zobaczycie, wbijajcie na kanał, zobaczycie, co ciekawego przygotowałem do, dla Was. A teraz sytuacja, z którą wszyscy poza pisowcami mogli się liczyć i wszyscy poza pisowcami mogli ją przewidzieć. PiS nie ma pieniędzy, żeby spłacić swoje długi. Nasze źródła w PiS mówią jednoznacznie: Obecnie nie ma pieniędzy na spłatę tego kredytu, bo PiS nie dostało z budżetu Państwa zwrotu za kampanię. Takie coś możemy przeczytać na na łamach Newsweeka. Ciekawy materiał o tym, jak to PiS łudził się, że znowu wygra wybory. Ale zanim jednak przejdziemy do sytuacji finansowej PiSu, to muszę Wam przypomnieć dwie sytuacje samego Jarosława Kaczyńskiego. Jakiś czas temu Jarosław Kaczyński przegrał proces i musiał zapłacić odszkodowanie, tam duże odszkodowanie. Wybuchło w mediach, że Jarosław Kaczyński będzie sprzedawał swojego bliźniaka na Żoliborzu. Oczywiście wierni, znaczy wierni, wyborcy, przepraszam, się zrzucili, spółki skarbał państwa się dorzuciły, Jarek spłacił długi, nie ma problemu. Parę miesięcy, czy tam lat później wybuchła afera, że jeden z polityków, który wygrał z Kaczyńskim, to był chyba Sikorski w sądzie, przeprosiny. Kaczyński nie publikował tych przeprosin, polityk opublikował je, a kosztami publikacji obciążył Kaczyńskiego, który znów powiedział, że będzie musiał sprzedać swoją willę na Żoli Bożu żeby spłacić długi. Willi w końcu nie sprzedał, długi spłacił. Dzisiaj mamy znów bąka puszczonego ze strony pisowskiej, że Kaczyński rozważa sprzedaż swojej willi, bo niestety willę tę będzie musiał przeznaczyć na spłatę długów PiSu. Ile w tym jest prawdy? Sami wyciągnijcie. Moim zdaniem to jest nawet to nie jest bąk. To jest jakaś bzdura puszczona przez pisowców, żeby tylko wierni wyznawcy PiSu zaczęli wpłacać pieniądze na partię, żeby partia w ten sposób mogła spłacić swoje kredyty zaciągnięte w PKO. Notabene w PKO, które w zeszłym roku było jeszcze kierowane przez nominata PiSu. Ciekawe, trzeba by zweryfikować, czy wszystkie dokumenty w zakresie tego kredytu były legalne i rzetelne. To może być też ciekawy. Manewr. Ja napiszę do PKO zapytanie w tym zakresie. Dzisiaj, kiedy PiS nie dostał jeszcze pieniędzy z PKW, dzisiaj, kiedy Bank PKO zaczyna realizować swoje postanowienia umowne, które miał z partią PiS zawarte, słyszymy taki tekst, którego no, można było się już dawno spodziewać. To sytuacja absolutnie bez, prece bez precedensu, mówi jeden z ważnych rozmówców PiS, który w działaniach PKW, banku i obozu rządzącego widzi próbę zniszczenia Prawa i Sprawiedliwości. Jasne, wy debile i dyletanci polityczno-ekonomiczni z PiSu, wszystko dla was jest działaniem politycznym, żeby tylko i wyłącznie zniszczyć PiS. Ale jeżeli ja nie dotrzymam warunków umowy, na przykład stracę pracę, a jednym z warunków umowy jest to umowy z bankiem, że muszę mieć bieżące, Źródło dochodów, to czy bank może mi wypowiedzieć umowę? Oczywiście, że może. Więc dziwne jest dla was to, że bank PKO realizuje zapisy umowy, które to sami podpisaliście w zeszłym roku, zaciągając 15 milionów kredytu. Dziwne jest dla was to, że PKW chce dociec, czy kradliście. Czy nadużywaliście, czy naginaliście budżety spółek Skarbu Państwa i Ministerstw, a tym samym prowadziliście nieuczciwą kampanię, bo mieliście o miliony, jak nie setki milionów większe środki na tę kampanię niż inne komitety? Czy dla Was to jest dziwne, że PKW wstrzymuje wypłatę, bo ma niejasności? Tak, dla Was jest to dziwne, bo Wy wiedzieli, Wróć, bo Wy byliście pewni, 14 października 2023 roku, że wygracie wybory, że PKW będące na waszej smyczy przyzna wam dotację, a nawet jak będzie jakieś obsunięcie, to wasz latający na smyczy prezes PKO BP da wam co? Prolongatę w kredycie, a tu gówno nie macie PKW, nie macie prezesa PKO, nie macie spółek skarbu państwa. Takie jest życie, kiedy jest się butnym, debilem a nie skromnym politykiem, moi drodzy panowie i panie z PiSu. Plucie na wyborców dzisiaj spowodowało, że państwo polskie opluwa wasze idee kradzenia, przywłaszczania i naciągania wszystkiego, co było możliwe przez was do naciągnięcia. Jak, pisze, jak możecie dalej przeczytać w Newsweeku, zapytaliśmy bank, czy zajął już konto PiS czy zajął już konto PIS? PKO BP odpowiada krótko. Informacje, o które pan pyta, są objęte tajemnicą bankową. Tak, są objęte tajemnicą bankową, ale ciekawostka jest taka, że można się czasami nieoficjalnie czegoś dowiedzieć w PKO. I ja osobiście dowiedziałem się nieoficjalnie, że konto w PKO BP, które Partia Prawo i Sprawiedliwość posiada, nie jest jeszcze zajęte. Moim zdaniem, jest to dobre rozwiązanie, że PKO nie zajęło tego konta. Dlaczego? Dlatego, że. Zbyt szybko mógłby PiS krzyczeć, że to jest już pierwszy krok, nie wiem, do mm, delegalizacji demokratycznej Partii PiS, że to jest pierwszy krok do anarchii. Bardzo dobrze. Natomiast bank PKOBP, jeżeli się okaże za parę dni, że PKW nie przyzna tej dotacji albo ją w masakrycznym stopniu obetnie, i okaże się, że PIS nie dostanie wymaganych środków na to, żeby spłacić kredyt, to w tym momencie komornik powinien już działać z ramienia banku PKO i nie tylko blokować konta, ale także blokować inne aktywa, których PiS ma od cholery i ciut. ciut. 15 milionów plus odsetki karne, które są już naliczane, plus inne koszty, za chwilę to będzie 20 milionów, moi drodzy, więc naprawdę. Nawet dla takiego giganta jak PKO, te 20 baniek to już jest coś, po co trzeba się schylić. Ja osobiście ani dotacji, ani subwencji, ani faktur, ani pieniędzy ze spółek skarbu państwa nie dostaję. Ten kanał dzięki wam jest utrzymywany i dzięki wam jest rozwijany, więc tak jak zawsze, żebram o wasze lajki, subskrypcje, a także komentarze, ale dzisiaj w komentarzu napiszcie mi, czy bank PKO powinien zająć już konta. Prawa i Sprawiedliwości, a także ich aktywa? Czy powinien się wstrzymać? I jeszcze chwileczkę. Moim zdaniem powinien się wstrzymać, ale mogę się mylić, dlatego Was proszę o komentarz. A teraz przechodzimy do tego, że luksusowe życie na luksusowych jachtach może być czasami usłane wielką burzą na oceanie, na, na morzu, w sumie na oceanie, na morzu. Luksusowy super jacht by i sign. Zarejestrowany pod brytyjską banderą nagle zatonął podczas gwałtownej burzy u wybrzeży Włoskiej. Wczesnym rankiem 19 sierpnia, czyli dosłownie dwa dni temu, jacht zatonął, a na pokładzie jachtu było wtedy około 20 osób. 15 z tych osób udało się uratować. Zaginął miliarder i kontrowersyjny biznesmen, który no, przez lata był podejrzewany o. No, w sumie o coś takiego, o co może być Sławomir Mencen podejrzewany, czyli o wpływanie na kurs akcji swojej spółki. Do tego, czy Sławomir Mencen może być o to podejrzewany, wrócimy do późniejszego materiału, tego, który będzie dzisiaj około godziny 18. Ale, ale mówimy tutaj o angielskim przedsiębiorcy, biznesmenie Maiku Lynchu, który no. Można powiedzieć, przez lata był podejrzewany o to, że pompował wyniki swojej spółki, żeby później ją no, dosyć wysoko sprzedać. Jak możemy przeczytać na stronach biznesowych gazet całego świata, Hewlett Packard, który był zaangażowany w zakup spółki pana Lynch'a, nic innego nie robił, tylko, tylko procesował się z biznesmenem, próbując udowodnić, że on pompował wyniki po to, żeby zawyżyć cenę swojej spółki, którą później sprzedał. Okazuje się, że po latach procesów pan Lynch został uniewiniony. Natomiast, jak to się mówi, portfel się znalazł, ale smród pozostał. Dlatego jest duże, duża burza w mediach społecznościowych, że dziwne zaginięcie biznesmena, miliardera u wybrzeży Włoch jest niczym innym jak próbą odwrócenia złego PR-u, który się za nim ciągnie na nagły, za chwilę wielki powrót z głębin oceanu pana Lynch'a. Tak jak powiedziałem, w czerwcu Lynch został uniewinniony, a w sierpniu już zostaje teoretycznie zatopiony. Jak się sprawa rozwinie? Ja wam o tym powiem. O tym, że Mencen chciał wpływać na kurs swoich akcji albo może nie chciał, bo nie chce znów mieć procesu albo jakiegoś innego dokumentu, ale może Męcen nieświadomie wpływać na, ak na kurs swoich akcji, dowieź się w dzisiejszym materiale około godziny 18. A teraz, ze względu, że mówimy o dużych pieniądzach, to przejdę do poczty polskiej, która, jak się okazuje, za 2023 rok ma prawie 750 milionów straty, a za 2024, uwaga, już ma prawie 300 milionów straty i jak wszystkie media biznesowe mówią o tym, że Poczta Polska dostała kroplówkę, zastrzyk pieniędzy od Tuska, że Poczta Polska ma naprawdę duże problemy i widmo zwolnienia kilkudziesięciu tysięcy ludzi ze względu na zaniechania pisiorów jest bardzo duże, to jeden z prawicowych szczujni, wróć, jedna z prawicowych szczujni, jaką jest Republika, Zakłada, że kłopoty finansowe Poczty Polskiej, że nowy prezes chce wycofać z Poczty Polskiej nic innego jak różańce, a wszyscy wiemy, że sprzedaż różańców w bilansie Poczty Polskiej była najbardziej zyskownym elementem, jaki Poczta Polska miała. Sebastian Mikosz, nowy prezes Poczty Polskiej, również zapewnia, że plotki o upadłości są bezpodstawne. W liście do pracowników Mikosz podkreśla, że ta sytuacja to nic więcej niż plotki. I te plotki trzeba obalić, bo tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o to, że Poczta Polska będzie podlegała procedurze upadłości, podziału czy sprzedaży Niemcom przez Tuska. Tu naprawdę chodzi o to, że nie będzie więcej różańców do kupienia na Poczcie Polskiej, ale dla nowego, bardzo nowoczesnego zarządu Poczty Polskiej krzyżyk w Urzędzie Pocztowym to za wiele. Dlatego prezes Mikosz zapowiada w portalu spożywczym, tego co prawda nie rozumiem, dlaczego tak ważne jest, gdzie ten prezes Mikosz zapowiada te zmiany, ale spoko, mentalność i podejście TV Republiki jest dla mnie dalej niezbadaną odchłanią inteligencji, odmentów inteligencji tak, tamtych dziennikarzy. Nie może być tak, że, że gdy wchodzimy na pocztę, widzimy bazarek, gdzie pasta do butów leży między garnkami a portfelami. To na pewno będziemy stopniowo zmieniać. W sumie zgadzam się z panem prezesem, bo znaczy w sumie to ja nie często chodzę na pocztę cholera, ale tak czy siak, moim zdaniem krzyżyk, ołtarzyk, różaniec, to te, te rzeczy są ważne dla katolików i ja się do tego nie nabijam, ale one powinny być sprzedawane na odpustach pod kościołami, bo tam jest ich miejsce, a nie na poczcie. Jeżeli chcesz kupić krzyżyk, idź do sklepu z dewocjonaliami i tam sobie go kup, a nie na poczcie. Nie robimy z poczty sklepu z dewocjonaliami. Poczta Polska jest miejscem, gdzie mamy wysłać pocztę. Oczywiście kolejki na poczcie były, są i będą potężne, więc jeżeli nowy zarząd chce coś zmienić na poczcie, to moim zdaniem powinien wprowadzić tamte automaty z hot dogami, a także automaty z kawą. Dzięki czemu będzie można kupić, tak jak w Żabce, z automatu hot doga, czekając w kolejce, kupić sobie kawę, czyli jesz hot doga, pijesz kawę i w ciszy, spokoju czekasz pół godziny na mnie, na swoje miejsce przy okienku na poczcie, aby odebrać list polecony, który tak naprawdę mógłby być przez pocztę zgubiony. Nie wiem, co sądzicie o tym, żeby, wpr żeby wprowadzić na poczcie hot dogi i kawę. Jeżeli jest to dobry pomysł, piście w komentarzu, bo dzięki temu komentarzowi zobaczymy się już jutro. Na razie, cześć Wam, pa, żegnam i do jutra.